To jeszcze tak jak ty zawsze wam kawę trzeba. Nie ma problemu, słuchajcie, myśmy robili te pasożniki, ale pasożniki robiliśmy No to nie ciekawie. Nie ciekawie, dobra. Ja zrobię to ciekawie, dobrze. Czyli musiał fajnie wycentrować, wyrównać. No gdzieś te ręce wkładaj. Czekaj, jeszcze nie, aż coś tam będzie coś widać. Nie widzę, nie? To chodź z tej strony, żeby tam miska. Przecież to wszystko. Miski nie ma. Do samego spodu, śmiało, jak kciuki razem, głęboko ze środka. Ja nie mam pas, taki pas na kciuki, to idzie. To bardzo dobrze. Idzie. I jeszcze głębiej, jeszcze. No teraz ładnie poszło. Dobra, chyba już, nie? Dobra, zobaczę. Chyba jeszcze troszeczkę. Rozszerzamy troszeczkę, formujemy sobie nierówną bryłę i teraz to wyrównać, czyli lewa ręka, ten palec w środku, prawa na zewnątrz, ten palec, leciutko przyruszam prawie do lewego i tak do góry jadę, bo to się fajnie wyrównuje, zanosi do góry, tak? Ten środkowy czy wskazujący? Najdłuższy, ten naprzeciw, bo to wykańca musi być. Leciutko przyruszamy i jedziemy do góry, jedna i druga. Nie za dużo? Delikatnie. Już się wikluje coś. Jeżeli zaczynam jechać, to niech pan poprawi. Z samego końca do jego się można zatrzymać i wyjść na przód. Poprawię, dobra, już wystarczy. Dobrze. Na razie robię coś takiego. Ślicznie, już jest ślicznie. Będzie płociutki na górze? Fajnie. To może być płociutki, no dobra. Nie, no dobrze. Robimy plakon, proszę pana, na jedną różyczkę. Dobrze. Oj, ślicznie. Pięknie. Tutaj możemy zmienić jeszcze to wejście, bo faktycznie to było na jednego ładnego kwiatka. Zmurczyć te ręce. Dobra, ja tak będę trzymać tutaj tak niby, że ja robię to moje dzieło. Moje właśnie, teraz pani sobie tylko podłudzi rączki. To płacę, o, dobra, super. Dobra. Tak to być? Tak.